ZF specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanej technologii dla producentów samochodów. Nasz gliwicki zakład skupia się na produkcji układu wspomagania hamulcowego wraz z pompą hamulcową. ZF dostarcza kompleksowe rozwiązania w czterech obszarach, takich jak systemy sterowania ruchem pojazdu, systemy bezpieczeństwa, pojazdy autonomiczne oraz elektromobilność. Produkty firmy ZF umożliwiają pojazdom widzenie, myślenie oraz działanie. Realizując produkcję dla wymagającego sektora, jakim jest branża motoryzacyjna, ZF dąży do ciągłego doskonalenia swoich procesów produkcyjnych oraz zwiększenia jakości jego wyrobu gotowego. W 2017 roku w naszym gliwickim zakładzie powstała koncepcja zbudowania zautomatyzowanej linii produkcji elektrycznego układu wspomagania hamulców. Naszym celem było zwiększenie wydajności produkcji oraz zachowanie wysokiego standardu jakości. Specyfika elektrycznego układu wspomagania wymaga od nas zachowania wysokiego standardu czystości. Rynkowe poszukiwania odpowiedniego rozwiązania dla naszego produktu zakończyły się wyborem firmy Noyen, która zaprojektowała dla nas myjnię, która spełniła nasze oczekiwania jakościowe przy zachowaniu wysokiej wydajności. Noyen jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla przemysłu zaprojektował i wykonał zautomatyzowaną linię do obróbki detali. Pierwszym dostarczonym elementem instalacji była myjnia z serii Expert. Zamówiona została już w lutym 2018 roku. Myjnia zaprojektowana jest, by zapewnić wymaganą wysoką klasę czystości. W następnej kolejności system został rozbudowany o paletyzację. Układ paletyzacji wyposażyliśmy w system kontroli jakości, gdzie za pomocą profilomierza sprawdzane są punkty charakterystyczne. Jeśli kontrola jakości przebiegnie pomyślnie, wówczas detale trafiają do czystych opakowań. W kolejnym etapie zautomatyzowany został system transportu i znakowania laserowego części. Układ od początku miał być modułowy i złożony z elementów i podzielony na stacje. Na linii musieliśmy przewidzieć możliwość instalacji dodatkowych urządzeń, takich jak systemy pomiarowe. Automatyzacja nie mogła blokować dostępu do obrabiarek CNC, a w przypadku pracy manualnej operator musiał mieć zapewnioną właściwą przestrzeń pracy. Sama linia działa obecnie w taki sposób, aby można było wyłączyć każdą z obrabiarek CNC bez zakłócenia produkcji. Posiada ona również możliwość wprowadzania części produkowanych manualnie. Podczas projektowania linii w firmie Noyen wykorzystaliśmy rozwiązania z Siemensa, rozpoczynając od części projektowej w środowisku Solid Edge, poprzez Team Center do przepływu dokumentacji, po rozwiązania takie jak TIA Portal oraz sterownik S7500, który odpowiada za sterowanie całą linią. Wizualizacja procesu oraz wprowadzanie nastaw jest możliwe dzięki komputerowi panelowemu Simatic PC. Całość komunikacji między urządzeniami oparta jest o komunikację Profinet. Zastosowanie tych technologii przyczyniło się do sprawniejszej pracy projektantów oraz inżynierów automatyków Noyen. W efekcie dzięki zrealizowanemu projektowi automatyzacji osiągnęliśmy zamierzoną optymalizację produkcji w zakładzie ZF. Procesowi automatyzacji został podany cały transport wymagany przy obróbce korpusu układu wspomagania. System znakowania, zrobotyzowany system załadunku detali do centrum obróbczego, następnie transport, automatyczny załadunek do myjni, a na końcu automatyczny system kontroli oraz pakowania detali. Proces kontrolujemy dzięki wprowadzonemu systemowi traceability, czyli nadaniu unikalnego numeru seryjnego każdej wyprodukowanej części oraz sprawdzaniu jej na każdym etapie produkcji. Natomiast modułowa budowa całej linii pozwala nam zachować ciągłość produkcji nawet w przypadku awarii pojedynczego elementu systemu. Wprowadzenie automatyzacji pozwoliło nam na zwiększenie wydajności produkcji, zmniejszenie liczby osób wymaganych do obsługi linii, zmniejszenie liczby maszyn potrzebnych do produkcji, skrócenie czasu znakowania z 40 sekund w przypadku pracy manualnej do 6 sekund na detal w pracy automatycznej. Dodatkową korzyścią jest podniesienie wskaźnika OEE, mówiącego nam o efektywności produkcji do 95%.